Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie niesłychaną historię niesłychanej, nietypowej rodziny. Gizela i jej mąż Jasiu. Jasia możecie kojarzyć z tej korwety, tylko w wersji 1 do 1. A tu mamy drugą korwetę, która jest też w wersji 1 do 1 w garażu. Zaraz wam pokażę. Prezentem walentynkowym dla Gizeli od ukochanego męża. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Zaraz przeniesiemy się w rzeczywistość. Pyk! Jak to się stało? Niesamowicie to wygląda. Piękny prezent walentynkowy. Widzę, Jasiu, patrzysz na Ram Factory, naklejkę. To jest firma, która mi to dostarczyła. No? Tak. To jest samochód, który miał premierę chyba, z tego co pamiętam, w maju. W tym roku jakoś wyszła. Pierwsze wrażenie, każdy mówi, że to jest Ferrari. Amerykańskie Ferrari. No i tutaj nie inaczej, no nie? Na żywo. Nawet ty mówiłeś, Jasiu, że tak z zewnątrz, nawet w lusterku wstecznym. Pierwszy raz jadę Corvettą C8. To jest 3LT, dobrze pamiętam? Dobrze, pamiętasz? Stingray? Nie. Tak to się nazywa? Tak, Stingray 502 chyba tam konie. 502 konie. No a teraz standardowo posłuchajmy dźwięku wydechu. Odpalimy samochód. Teraz brzmi. Na wolnych obrotach na zwykłym trybie. To jest tryb taki performance, można powiedzieć. Głośno, głośno! Serio? Jedziemy teraz na przejażdżkę. Na początku wam w ogóle powiem, że one to jest amerykańska wersja bezwypadkowa. Na bogato, Jasiu zrobił idealny prezent walentynkowy, ale w ogóle jak to z tym prezentem? Zanim o samochodzie, to jak to było w ogóle z tym prezentem? Walentynki, powiedz, Jasiu powiedział? Walentynki powiedział, że... Że będzie takie będzie, auto. Czy chce taki prezencik. Delikatny, maleńki. Gdzie? Ja szukacie może... I pokazał mi w telefonie, proszę ciebie, nie? Takie coś. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Będzie dobrze. A ja mówię, no super, no super. No i w lipcu przyjechało. A to też no troszkę czekałam za nią, ale się w końcu doczekałam. Ale chyba było warto. Warto było, warto. Ale cudownie, w ogóle jesteście cudownym małżeństwem, cudowne prezenty sobie robicie. I gdybyście szukali wnuka doszywanego, to ja jestem pierwszy w kolejce. Jakby takie prezenty w rodzinie sobie robicie, a już tak całkiem na poważnie. Cudownym było przebrnąć razem z wami przez tą wspólną ścieżkę, ponieważ ja byłem osobą, która poleciła firmę sprowadzającą. To jest ta sama firma, która sprowadzała mi i robiła Dodge'a, Challengera, TA. To jest Ram Factory z Prudnika. Ale to też ciekawa historia. W czerwcu, jakby na Positive Ways byłem, to udało nam się spotkać. O 6 rano wbiliśmy tutaj pod dom, zrobiliśmy niespodziankę i przywieźliśmy na lawecie C8, zrobiliśmy Gizeli piękną niespodziankę, tak. Jasiu wiedział o wszystkim. Niespodzianka była niesamowita, dlatego że ja się nie spodziewałam akurat w tym dniu, tylko ona miała być tydzień później. No i dla mnie to był szok, że wiesz, no spojrzałam i mnie zatkało. Po prostu mnie zatkało. A jak to wyglądało, to sami zobaczcie. Idziemy jak grupa badawczo-śledcza. Dzień dobry! Taka pobudka o 6 rano. To wszystko było zorganizowane. Ja jestem nieubrana. Kwiaty pod kolor samochodu w takim razie. Centralnie umieszczony wolno ssące 6,2 litra V8. I to jest cudowne. Za to kocham amerykańską motoryzację i wielbię ją po prostu. Super rozwiązanie z ładowaniem telefonu. To znaczy? Popatrz sobie. Indukcja? Skoro już się pochwaliłaś tym, to ja tutaj swój wtrążolę, bo mam 15%. Tak, mam 15%. Nie zawsze weźmiesz, proszę ciebie, ten kabel. Ja na przykład nie mam teraz kabla przy sobie w ogóle w podróży, bo nie wiem, czy wiecie, ale wam zdradzę, że jadę do Włoch. To nie przypadkowym autem, bo Oplem Merivą. Kupiłem Opla Merivę na Facebooku i Instagramie, już pewnie wiecie, ale jadę do Włoch i nie mam takiej indukcji. A tutaj jest,
To co? Przy okazji może dach sobie ściągniemy. O, trzeba podważyć, okej. I teraz ona leci co, do góry? Jakie leciutkie, rzeczywiście. No, teraz to totalnie jak w jakimś włoskim superkarze. Bez dachu idealnie. No i teraz macie Włochy w Polsce w amerykańskiej aucie. Zostałem oddelegowany do misji upalić laka. Traction control off. Ja się mówię, że lepiej, żebym ja to robił. No dobra. Prowadzi bokiem. Naprawdę jedno z najcięższych aut, które mi robią bączki. To wam muszę przyznać z ręką na sercu, że było mi ciężko przez tą kierownicę głównie, ale też przez ten środek ciężkości. To jest mega ważne jednak w samochodach. Ten panel jest ciekawy też, nie? Na tym panelu jest tyle przycisków, że ja mam wrażenie, że w samolocie jestem. Amerykanie się postarali. Tak, i to też jest ciekawe, że ona jest bardzo, ale to bardzo przy zbytych pieniądzach w Ameryce dostępna. Tu w Polsce te ceny są dużo większe, wiadomo, kwestia importu, akcyzy i tego wszystkiego, ale 500-konny, powiedzmy superkar, jak na warunki amerykańskie, za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, to jest jak za darmo. To jest świetne, że Jasiu kupił Gizeli amerykańską wersję, ponieważ ona z góry, ze startu, jest od jakichś 25-30 koni mocniejsza, przez normy emisji spalin, które w Europie są, te filtry wszystkie, one odejmują troszeczkę mocy. Teraz akurat rozmawialiśmy o tych hamulcach. Tutaj widzicie Z51. Co to oznacza? Oznacza to, że one są wzmocnione. No i co ciekawe, samochód ścigał się już na 1/4. Ścigał się na 1/4. Ja się też ścigałem. Wtedy dopiero się praktycznie zapoznawałam z tym samochodem, bo ja go miałam kilka dni. Jak na pierwszy raz, w ogóle to były dla mnie pierwsze wyścigi, pierwsze siedziałam i pierwsza startowałam, no to wynik 11,91 nie był zły. Modyfikacje w tym aucie, bo Jasiu ma modyfikację, ja nie planuję. Ja chcę ją mieć taką, jaka wyszła, seryjna. Perełkę taką. Perełeczka. Nie będę nic zmieniać, nie będę nic dodawać. Małżeństwo, które na starsze lata kupiło sobie dwie korwety, ścigają się na 1/4 mili i jeżdżą sobie nówkami, autami, spełniając swoje pasje, ścigając się, ucierając nosa młodzieńcom, którzy w zapale modyfikują swoje auta i przegrywają. Na przykład Jasiu ma wynik rekordowy, co? 10,8. To jest 10,8. Niesamowicie niski czas. To jest niesamowity czas. Który człowiek na emeryturze kupuje swojej żonie korwetę C8? Który? No Jasiu! No Jasiu! Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy samochód. Naprawdę. Pozytywne zaskoczenie. Gizela, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, za to, że dałaś mi się przejechać tym samochodem. Zadowolony jesteś, tak? Tak, jestem bardzo zadowolony. A wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcielibyście więcej materiałów z takimi samochodami zobaczyć, no to subskrybujcie program HiFi. Żeby nie przegapić kolejnego materiału, trzymajcie się, pozdro i do następnego. Cześć!